Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Tematem przewodnim dzisiejszych zajęć będzie trening na pośladki. Zaczniemy sobie od pierwszej rzeczy, którą najłatwiej zrobić i można ją w staniu, to samo ustawienie biodra. Żeby pośladek dobrze zapracował, najpierw trzeba ustawić biodra. Ustaw się proszę bokiem do kamery. Możesz ręce położyć sobie z boku, na barkach, tak jak Ci wygodniej. I pierwszą rzeczą, od której zaczynamy, jest praca na bioderkach. Lekko chowasz pośladki pod siebie i pozwalasz, żeby one same zeszły w dół. Czyli nie chcesz wypchnąć swoich pośladków do tyłu, chcesz tylko, żeby automatycznie wróciły do swojej formy. I to jest pierwsza rzecz. I wydech. I góra. I wydech. I jeszcze raz. Ok. Jak zrobiliśmy sobie pierwszą rzecz, teraz zaczniemy od drugiej części, czyli stojąc na obu stopach, zacznij taki delikatny ruch, jakbyś chciała rozerwać kartkę papieru. I w tym momencie co czujesz? Że napinam się zewnętrzna część i kolana mi idą na zewnątrz. Ok. To wykonaj jeszcze jedną rzecz. Tak jakbyś nogi chciała delikatnie do siebie zacisnąć, czyli rozdzierasz kartkę papieru i dodatkowo chcesz nogi, żeby do siebie się zbliżyły tą niewidzialną przestrzeń. Czyli automatycznie spinają mi się pośladki. Okej, jesteśmy gotowi. I to jest pierwsza praca, od której zaczynamy. Najpierw w jednej płaszczyźnie, a później na... To jest praca w pierwszej płaszczyźnie, a później pracujemy sobie w taki sposób, żeby te pośladki jeszcze zaangażować. I jak zrobimy już następną rzecz, jeszcze mamy jedną rzecz, czyli trzecią do wykonania. Rozciągnij kartkę papieru, zaciśnij delikatnie przestrzeń i dodatkowo zepnij pośladki. Tak jakbyś chciała je zbliżyć do siebie. Na maksa, tyle ile jesteś w stanie. Jak napniesz, utrzymaj napięcie przez 6 sekund i pozwól, żeby od góry do dołu puściło. Góra. I wydech. Czyli stopy idą na zewnątrz. Cały czas rozdzierasz kartkę. Druga część. Zaciskasz pomiędzy sobą uda. Okay, czyli nie pozwalasz mi rozciągnąć. I trzecią rzeczą jest naciśnięcie pośladka. Trzymasz przez 6 sekund i powoli puszczasz do dołu. Super. Zaangażowany? Zaangażowany. Ok, to teraz przejdziemy do ćwiczeń z wykorzystaniem piłki. Jeżeli nie macie w domu twardej piłki, możecie zastosować piłkę tenisową bądź każdą inną, która jest delikatnie miękka, natomiast w pewnym momencie ona po prostu nie będzie przynosiła Wam takiej ulgi. Dlatego im Wasz poziom rośnie, warto użyć twardej piłki. Usiądź sobie na ziemi i piłkę podkładasz pod zewnętrzną część pośladka, tak żeby mniej więcej, jak podzielisz sobie pośladek na cztery części, żebyś zaczęła od górnej ćwiartki. Jak już masz ułożoną piłkę, czyli wyżej troszeczkę. Możesz się położyć na ziemi. Ok. I pierwszą rzeczą, którą możesz zacząć, to jest praca uda na zewnątrz. Już wtedy powinnaś poczuć, że ta piłka delikatnie topi się w pośladku. I powrót. Ok. Zostaw udo na zewnątrz. Delikatnie przesuwając się, możesz pomóc sobie łokciami, czyli tak jakbyś chciała poczworakować. Zaczynasz wprowadzać piłkę jeszcze głębiej, żeby ona się do tego pośladka docisnęła. Jak już poczujesz mocniejsze napięcie, możesz zapracować sobie z oddechem. I wydech. Oddech już masz przetrenowany, więc możesz powoli wykorzystywać każdy z tych elementów. I dojdziemy do trzeciej rzeczy, czyli dociskasz piłkę i pozwalasz sobie, żeby pięta dotknęła kolana. I wtedy możesz jeszcze delikatnie położyć się na piłce i pozwolić, żeby ten mięsień się rozluźnił. Jedną rzeczą, która jest bardzo ważna, nie sprawia sobie bólu. To nie ma być katorga i męka. Tylko coś przyjemnego, coś, co przynosi Ci ulgę. No, niektórzy lubią ból, ale powiem Ci, że tak średnio. To znaczy czuję, że odpuszcza, jest fajnie,
ale na początku to pierwsze wrażenie, kiedy się położyłam, nie było zbyt. Warto, żeby on po prostu się rozszedł, dosłownie tak, jakbyś go pozwoliła sobie wymazać. Mhm. Czasami niektórzy lubią takie mocne napięcie, ale wtedy ciężko jest ten pośladek rozluźnić. Ok, zrobimy jeszcze jedną stronę, czyli na lewą nogę. I zaczynasz najpierw puszczać swoje udo na zewnątrz. Jedną taką rzeczą, którą możesz wprowadzić, to pozwól, żeby obydwa twoje pośladki leżały na ziemi. To jest taka wskazówka, którą możesz wykonać też dla swojej pracy na miednicy. Jeżeli chcesz, żeby twoje mięśnie, które są już na dole, były stabilne, wtedy nie chcesz, żeby ta miednica pływała po całej długości. O, niech ona sobie zostanie w miejscu. I pracuje sama dobra. Ok. Możesz teraz nogę odwieźć do boku i wtedy siedząc przekładasz cały ciężar na lewą stronę. Tak, żeby ta piłka mogła głębiej spenetrować sobie mięśnie. Możesz czasami się skupić, żeby twój środek kolana cały czas wskazywał na sufit. Jest wtedy zdecydowanie łatwiej, kiedy pracujesz i zaczyna pracować twoja miednica razem z twoją nogą. Szczególnie, gdy masz ciasny udar i nie ma miejsca na ruch, to wtedy skupiasz się tylko, żeby punkt środkowy wskazywał sufit. I powrót jeszcze raz. Powrót. I jeszcze raz. Ok, i załóż sobie lewą nogę na prawe kolano. Czasami u wielu osób, kiedy wykonują ten ruch i stopa leży, kiedy ten pośladek nie ma miejsca, żeby się otworzył, często czuć ból w kostce bądź na zewnętrznej części stopy. Robię wtedy taki delikatny ruch. Pozwalam sobie, żeby stopa była cały czas neutralnie, palce skierowane do góry i wtedy praca jest tylko przez samo biodro. I wtedy masz znowu potrójną zasadę. Czyli pierwsza, obydwa pośladki leżą na ziemi, druga, kolano do sufitu, stopa zadarta i pracuje samo lewe biodro. I wtedy możesz palce zadrzeć i pozwolić, żeby twoje lewe kolano lekko się opuściło w dół. I powrót. I jeszcze raz. Ok, możemy przejść do ćwiczenia. Pierwszą rzeczą, od której sobie zacznij, to jest powrót do pierwszego ćwiczenia, które robiliśmy. Zabierz na siebie miednicę. To jest taka łódeczka, którą chciałabyś zrobić. Zabierasz do góry i na dół. Czasami możesz sobie dosłownie wyobrazić to jak łódka, kiedy dziób się podnosi, jak wchodzisz na falę i z powrotem w dół, tak jakbyś wracała na swój tor. Czuję, że aktywuje mi się dolna część uda i pośladek. Jeszcze u wielu osób czasami będzie relaksował się odcinek lędźwiowy w tym ustawieniu. To jest też dobra opcja dla rozluźnienia ziemi, dolegliwości kulowej. Ok, złap sobie taką neutralną pozycję. Wciśnij ręce w ziemię. Ściągnij łopatki delikatnie, tak żeby barki sobie opadły. Super. I zacznij podnosić do góry biodra. Ważne jest, żeby podnosząc do góry biodra, żebyś stworzyła taki równy domek. I powrót. O. I wdech. Pępek idzie do środka. Zamykasz przednią ścianę, tak jak teraz masz. Ręce wciśnięte. I powrót. I wdech. Trzymaj. Możesz czasami sobie skontrolować, zobaczyć, czy masz napięcie na pośladku. Złap się za pośladki. Ok, połóż sobie później na biodrach. Zobacz, czy ta budowla jest równa. I wskazuje równo na kolano i powrót i wdech. Pępek do środka, możesz dodać jeszcze ramiona i powrót. Jeżeli chcesz jeszcze mocniej zaangażować się tylną taśmę, możesz podnieść do góry palce, tak żebyś była na samych piętach. O właśnie. I góra. I jeszcze raz wydech. I powrót. Z racji, że to ćwiczenie nie jest trudne technicznie, można je podzielić sobie na serię.
czyli wykonujesz po 10 powtórzeń w trzech seriach i zrobić krótką przerwę pomiędzy nimi, dosłownie 30 sekund. Czasami tą przerwę możesz włożyć jako aktywną i poświęcić ten czas na przykład na delikatne rozciągnięcie pośladka w jedną stronę, w drugą i wracasz do drugiej serii. Dla lewej nogi otwórz. Ok. Drugie ćwiczenie, jakie wykonamy, dodamy sobie trudność i podniesiemy się na jednej nodze. Czyli jeżeli pierwsza opcja już nie sprawia Ci problemu, bądź czujesz, że masz jeszcze możliwości, podnosi się na jednej nodze i drugą nogę dajesz ugiętą. To jest fajna rozgrzewka, jeżeli biegasz poza ćwiczeniami. Jeżeli zdarzy Ci się czasami zrobić jakiś jogging, bądź się pobiegać za dziećmi, to warto sobie włączyć jako dodatkowe ćwiczenie. Ręce wciśnięte, wydech. Ale już to pierwsze sprawiało mi trudność, a Ty już tutaj do zaawansowanych ćwiczeń biegniesz. Trudność można zawsze zwiększyć. Masz taką swoją intuicję, która Ci powie, czy jesteś w stanie zrobić następne, czy musisz przystopować. To Twoje ciało powinno zdecydować, a czasami, jeżeli ma problem, to Twój mózg powinien pchnąć się do przodu. No, tylko trzeba jeszcze zniwelować to lenistwo ukryte, takie wrodzone. To jest najtrudniejsza rzecz. I góra. Ale najprostsza do zrobienia, więc zostań w górze. I dodaj jeszcze rękę. I znowu ruch wykonujemy tak, jakbyś biegała, czyli kolano naprzemiennie chce do siebie podążać. Druga ręka jest wciśnięta, powrót i druga strona. Można powiedzieć, że jest to utrudnienie koordynacyjne dla Ciebie, ponieważ musisz utrzymać całą linię. Natomiast ta druga ręka, która zostaje na ziemi, może Ci pomóc, żeby wykonać ruch. I teraz, jeżeli ćwiczysz w parze na przykład, będziesz wykonywała ćwiczenia z mężem, bądź ze znajomym, możecie czasami sobie poprzeszkadzać, czyli zobaczyć, jak Twoja stabilizacja wygląda. Chwycić za rękę, przepchnąć delikatnie. Czasami można sobie włączyć to nawet w taką zdrową rywalizację, czyli złapać troszkę mocniej, pociągnąć. Kto kogo powróci? I powrót. Dokładnie, można wtedy zrobić, dwie osoby są u góry i sprawdzacie się. I rywalizujecie sobie delikatnie. Ok, powrót. Wyciągnij nogę wyprostowaną. I pomiędzy trzecim ćwiczeniem zrobimy jeszcze delikatny stretch. Chwyć się za tylną nogę, barką pozwól opaść. I teraz z wydechem. I powrót. Głowa wyciągnięta. I wydech. Jedną rzeczą, którą często u ludzi zauważam, to kiedy chcą podnieść za wysoko nogę i automatycznie tracą uwagę na nogę, którą mamy wyprostowaną. I to ćwiczenie wygląda, jakby oni chcieli po prostu do tej nogi się przytulić, druga noga podciąga. Żeby mieć efektywność, wystarczy oprzeć, nawet nie musi być to kolano na wysokości biodra i zacząć od prostej części. Jeżeli mamy problem na przykład z tą wersją, można założyć zwykły, najzwyklejszy pasek od spodni, chwycić się za stopę i zapracować. Głowa zawsze musi leżeć, żebyśmy nie napinali przodu. Ok. I zapraszam Cię do jeszcze jednego ćwiczenia, które zrobimy sobie w klęku obok. Poczekaj, jeszcze druga noga. Przepraszam. Zawsze jedna strona będzie delikatnie mocniejsza. To jest taka nasza normalna domena. Ale każde powtórzenie już jest jakby coraz łatwiejsze. Coraz łatwiej wyprostować. Wyprostuj prawą nogę. O właśnie. Właśnie, widzisz? Bo tu masz drugi aspekt. Pracujemy na pośladku, więc ta druga noga, którą teraz wyprostowałaś, tak samo może pracować jako pośladek. Czyli, żeby utrzymać tą nogę w dole, musisz zapracować pośladkiem. I dzięki temu będziesz miała cały czas równą odległość pomiędzy nogą a podłożem. Ok. Dobra. Teraz możemy przejść do góry. Teraz możemy przejść. Okay. Chodź teraz przyjdź do klęku. Stopy z tyłu daj aktywne. To znaczy, że Twoje palce będą zadarte, a pięty cały czas kierują się do tyłu. Okej. Okay.
czyli tak jakbyś chciała je pchnąć. Drugą rzeczą, którą zrobimy, to pozwól, żeby twoja miednica lekko sobie spadła. Co to znaczy? Jak złapiesz z tyłu za pośladki, pozwolisz, żeby pośladki poszły do tyłu, one będą delikatnie miękkie. Jeżeli zaczniemy chować pośladki w dół, tak jakbyś je chciała skierować, ok, przesuną się do przodu biodra i pośladki z tyłu staną się twarde. A przynajmniej takie powinny się stać. Jak skała. Ok, pięknie. I teraz, będąc w tej pozycji, nauczymy cię kontroli, żebyś przesuwając swoją pozycję ciała, cały czas potrafiła utrzymać pracę ze swojego centrum, ze swojego kora i z pośladków oraz z tylnej taśmy, czyli mięśni, które masz z tyłu na udzie. Będąc w tej pozycji, wypychając cały czas biodra do przodu, wysuń się dosłownie centymetr, może dwa do przodu i powrót. Kiedy wysuwałaś się do przodu, co poczułaś? Wiesz co, że pracuje mi tylna część uda. Okej, okay. A równowaga? No było ciężko. Myślałam, że zaraz upadnę, ale starałam się trzymać brzuchem i udami, żebym nie upadła do przodu. I to jest też rzecz, która często u wielu się dzieje. Jeżeli oni się wychylą do przodu, to tracą równowagę. Nogi automatycznie zaczynają podchodzić do góry i nie mają równowagi. Dlatego w pierwszej części, jako podstawową bazę, wystarczy po prostu utrzymać swoją pozycję, przejść do przodu i teraz zobacz, nie zmieniając tego ustawienia tutaj i z tyłu, wyciągnij swoje ramiona do przodu, delikatnie i powrót. I teraz mając ramiona z przodu, masz taką dodatkowy ciężar. Wyciągnij swoją głowę, dokładnie, brodę daj delikatnie, ok, super, tak żebyś tutaj nie miała żadnych napięć. I teraz cały czas trzymając uda do środka, czyli pracuje wnętrze, cały czas pchając pięty do tyłu, czyli pracuje pośladek i pracując brzuchem, możesz utrzymać swoją pozycję. Okej. Okay. I cofnij się w jednej pozycji i wydech do przodu. Okej. Okay. Jeszcze raz. Cofasz się i wyciągnij się w przód. Okej. Okay. Utrzymaj, wyciągnij ręce nad głowę. I teraz to jest pozycja, w której możesz się cało wyciągnąć. Czyli wyciągniesz przód, zapracuj pośladek, wyciągniesz plecy, głowa cofnięta, sięgnij jeszcze. I ściągnij w dół. I jeszcze raz. Wydech. I góra. I jeszcze raz. Wydech. I powrót. Ok. Możesz położyć się na plecach i zrobimy sobie ćwiczenie stretchingowe, tak żeby ten pośladek też miał możliwość odpocząć. Ćwiczenie stretchingowe, które wykonamy na pośladek, już dzisiaj wykonywałaś, czyli w leżeniu na plecach załóż jedną nogę, hop, na drugą. Ok. I teraz u wielu osób już teraz będą, wiele osób już teraz będą czuły napięcie i ciągnięcie, więc można zostawić ten ruch. Natomiast jeżeli cały czas czujesz delikatny luz, możesz opuścić kolano w dół. Okay. Pracowaliśmy też na korze, więc postaraj się, żeby twoje biodra, trzymając tą figurę, były cały czas równo, żeby nie przesuwały się. Możesz tak samo sobie sprawdzić po prostu palcami. Weź, odkryć i ta najtwardsza część, którą mamy na biodrach, ona będzie wyczuwalna pod twoimi rękoma. Okay. I teraz pozwól, żeby twoje kolano zaczynało się cały czas opuszczać, ale trzymasz biodra równo. Możesz powrócić i wydech. I drugą rzeczą, którą wprowadzimy, wykonaj skłon i chwyć się pod lewą nogę. I teraz to, do czego dążysz, to jest moment, kiedy położysz swoje łopatki, swoją głowę i ciągnąc lewą nogę, pozwala, żeby rozciągnął się pośladek. Ok, trzymasz. W takiej pozycji zostajesz przez 30 sekund. Pozwala, żeby całe ciało się rozciągnęło. Tak samo cały pośladek, a szczególnie jego część, która najwięcej pracuje. Utrzymaj. Ok, możesz przejść do drugiej strony. I tak samo sobie zacznij. Odkładasz nogę, kładziesz stopę,
czasami takim utrudnieniem dla osób, które nie mogą sięgnąć po swoją nogę. Wystarczy, że przyciągną stopę do siebie, do pośladka. I to jest już ruch, który mocno będzie rozciągał ten pośladek. Ok, pamiętam. Obydwa pośladki leżą, biodra skierowane równo, kolano pracuje w dół, szedł tak samo równo, tak. I wydech, i jeszcze, i wydech, i jeszcze raz, i wydech, jeszcze raz, i wydech. Ok, chwyćcie pod udo. I podnieś do góry. I znowu może zwrócić uwagę na stopę, która będzie wskazywała sufit. Ok, super. Tak, żeby kostka nie dostawała zbyt dużo rozciągnięcia. Chyba, że nie sprawia Ci to problemu. Pozwól, żeby kolano opadło. I teraz możesz dodatkowo sobie zapracować. Zobacz, stopa teraz idzie w dół. I do góry. I znowu w dół. I do góry. I jeszcze raz. Na jedną i na drugą stronę trzymasz 30 sekund. I to jest koniec Twojego stretchingu. Super. Dziękuję Ci za dzisiejsze zajęcia. Zapraszam serdecznie Państwa do śledzenia wszystkich naszych odcinków, do wykonywania ćwiczeń i do zobaczenia.